Najlepszy projektant na ślepo wygrywa. Czas start! Let's go! Za mną znajdują się trzy stanowiska. Przy pierwszym koszulka oraz mazaki, przy drugim spodnie oraz farbki, a przy trzecim bluza oraz spreje. Koło fortuny zadecydowało, że pierwsze stanowisko zajmuje Hania, drugie Julita, a trzecie Świeży. Jest! Nie jestem za bardzo zadowolona. Ja właśnie chciałam najbardziej spodnie, bo nie mam żadnego planu, a spodnie najfajniej chyba. Ej, właśnie zakładać opaski teraz, od razu! Tu mam pędzelki, jest jakiś szeroki. W ogóle przyznam, że najbardziej nie chciałam t-shirtu i najbardziej nie chciałam mazaków, więc niestety takie duo mi się trafiło, ale myślę, że mam semnie plan, jak tu uratować. O Jezu, wsadziłam palce. I zacznę sobie coś rysować. Zastanawiałem się nad tym, że, czy może nie, na przykład nie zrobić jakichś płomieni tutaj takich od dołu i tu na rękawkach, ale nie mamy żółtego, tak? No, nie masz. Więc kurde, co to za płomienie czerwono-czarne? Czy ja mogę dostać kartkę i nożyczki? What the hell, no, bo możesz. Ja chcę zrobić szablon i wyciąć jakiś napis. Jak maluję coś, to ta koszulka się tak zgina i przez to robię przerwę, jakby ten mazak mi się zahacza. I nie mam pojęcia, co się dzieje. No. Proszę bardzo, nożyczki i karteczka. Ej, a ja zapomniałem, że ja to na ślepo robię. Jak ja napis wytnę na ślepo? Ale ten... Ej, bawi mnie to, że Julita, próbując wyczyć kolejne miejsce, robi stemple palcem. A, bo ja mam brudne palce. O nie. Ty, ale powiem szczerze, że całkiem nieźle Julicy idzie. Nawet mnie nie załamuj, bo ja nawet nie wiem, jakim kolorem to robię. Ej, to jest nowy projekt do High Store. O kurde. Ja to zaloguję moim logiem. Słuchajcie, minęło 5 minut, więc ja... przychodzę z pierwszym utrudnieniem. Nie, ja nie zacząłem jeszcze! Dać ci od nich, no. Dobra. A jeżeli ktoś z was chciałby właśnie stworzyć taki custom, to myślę, że tutaj świetnie sprawdzi się wtyczka Ale Rabat. Jest to wtyczka, która automatycznie szuka kodów rabatowych i udziela cashbacku w wielu sklepach internetowych. A, no i pamiętajcie, że wtyczka Ale Rabat jest darmowa. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą oszczędzić czas i zarówno pieniądze. Ale Rabat wyszukuje najlepsze oferty i okazje specjalnie dla was, działając w tle. No właśnie, ale co to jest ten cashback? Cashback to zwrot części wydanych przez nas pieniędzy. Przykładowo, jeżeli decydujecie się na zakup na Allegro jakiejś rzeczy do customowania ubrań, to po zakupie ich otrzymujecie cashback, czyli zwrot części wydanej sumy. Sklep ma budżet marketingowy, z którego część pieniędzy trafia do alerabat.com, a alerabat.com z tych właśnie pieniędzy oddaje od 50 do 90% użytkownikowi. Także jeżeli kochacie robić zakupy online, dodatkowo chcecie zaoszczędzić trochę czasu i pieniędzy, to wtyczka Alerabat jest dla was idealnym rozwiązaniem. Zainstaluj wtyczkę już teraz i ciesz się najlepszymi ofertami i okazjami, które oferuje. Julitka, mam tutaj przed sobą utrudnienie i ułatwienia, ale z racji tego, że ty nic nie widzisz, to pozwól, że wylosuję za ciebie, dobra? Oczywiście, że tak. Julita. No nie. Możesz mieć przez minutę całkiem odsłonięte oczy. Jest! Jezu, ale to jest ułatwienie, dobra, ściągam. Dobra, ogólnie mam minutę, więc jakby śpieszę się, ale boję się Świeżego, który obok mnie sprayuje. Ja, proszę państwa, w tym momencie płomień maluję. Kompletnie nie wiem, jaki kolor mam na ten jeden płomień. The fuck? Dobra. O, dobra. Ale pachnie tym sprayem. Dobra, teraz ja odsłaniam oczy, mówię wam. Sprawa jest taka, tak, że muszę zdjąć buta, zdjąć skarpetkę i spróbować malować. Ja pierdzielę. Tylko przez minutę na szczęście. Tylko przez minutę? A mogę po prostu minutę nic nie robić? Nie. Dobrze, widzowie, proszę bardzo, moje stopy. Wsadzam w nie mazaka i o tworzę. Nie, ale beka w sumie. Dziwi artyści właśnie tak robią. Ej, Julita, musisz założyć opaskę. Już? Już koniecznie muszę? Tak, minęła minuta, dobra, musisz założyć opaskę. Ej, ja w ogóle powtykam sobie w każdą dziurkę między palcami te mazaki. Czujesz? Ja chciałem powiedzieć, że trochę czuć, gdzie jest ogień, więc postaram się zrobić drugim kolorem na tym jakby, na tym, co już namalowałem. Minęła minuta, haja. Cholera. Dobra, uwaga, masz zakaz używania dłoni przez minutę. Okej, dobra. Po prostu tą minutę przeznaczę na medytację i na pomyślenie o tym, co by tu zrobić na tym. Ja mnie tylko zastanawiam, jak to jest możliwe, że chłop mimo tego, że nie widzi, to wygląda i tak mega dobrze. Tak? Tak, stary. I normalnie? Nie pamiętam rozmiaru tej bluzy, ale totalnie mogłeś w niej chodzić. Czemu mi nie powiedziałaś tego samego? Bo u nas tak nie ma. Ja, słuchajcie, przychodzę do drugiej nogawki i jak miałam otwarte oczy, to podejrzewałam sobie, że tu mamy zupełnie inne kolory i teraz drugą nogawkę robię w innych kolorach. Ja mam wrażenie, że jak ktoś spojrzy na moją koszulkę, to pomyśli, że robiła ją obłąkana osoba, a jeszcze jak się dowie, że stopą to robiła ta osoba, to jeszcze bardziej. Kochana, wiesz, że to jest warte. A ja tylko powiem, że minęło kolejne 5 minut, więc Julitka, losujemy. Mam to zrobić za ciebie, czy ty chcesz?
proszę bardzo, ty możesz. Julita, masz jakiegoś wyjątkowego farta, ponieważ możesz dwa razy podejrzeć, jak wygląda twoja praca, ale nie możesz nic poprawić przy odsłoniętych oczach. Okej, czyli mogę tylko... zerknąć sobie dwa razy. Ogólnie to wygląda jak przypadkowy projekt. Nie, to wygląda całkiem git. Ważne, że tutaj są inne kolory, tu sobie podejrzałam. Ważne, że teraz jest kolor trzech króli, obok jest różowy, różowy i zielony, wiecie o co chodzi. Dobra, Haniula, idę do ciebie. Musisz mieć skrzyżowane ręce przez 3 minuty. Jak? No, tak? No. Ja. Yes, please. Tej, no chłop chyba naprawdę sobie rozplanował wszystko. Dobra, poproszę los. Wsadź łapkę. Musisz przez minutę robić kółka cały czas. Haha! Ha. Ja, ale dobra, w takim razie chcę na plecach to użyć. No to dawaj, let's go. Dobra, Faustyna! Faustyna! No co? Jesteś jak ten nieznośny dzieciak, który nie da matce spokoju. Czy ja już mam czas stop? Tak, tak, dlatego przyszłam do ciebie. Wspaniale. Będzie kółko na początku. Tak było ładne. Duże, później mniejsze, później mniejsze. Dobra, ja maluję krzyż. O, ja też maluję cały czas krzyże. O! Dobra. Dobra, wiecie co? Losuję kolejne utrudnienia. Teraz chyba ja, nie? Tak. Możesz mi wylosować, nie. Poproszę. Myślałem, że to też będzie czuć. Ej, nie mogę wyczuć tych kółek, gdzie one są. Dobra. Misiu, przez minutę masz mieć też skrzyżowane rączki. Aha. Skrzyżowane to jak to znaczy? Tak, tak po prostu. O tak? No. Skrzyżowane. Chciałem zrobić w tych kółkach mniejsze kółka, później jeszcze kółeczka. Wiecie, że takie celowniki na plecach. A, w ogóle stary, minęła już minuta, już nie musisz robić kółek. No, miałeś tylko przez minutę. Gościu tako, they see me rolling. On teraz nie wie, co ze sobą zrobić po prostu. Dobra, Kania, masz losuj. O, możesz zadać mi dwa pytania, na przykład o kolor, o cokolwiek. Czy moja koszulka jest pięknie? Nie odpowiadaj. Czy mogę otworzyć oczy? Nie. Zmarnowałam jedno pytanie. A Kania co gra w czółko? Nie, teraz zmarnowałam dwa pytania. Czy to jest czarny? Nie. Dobra. A to? Hania, zadałam w sumie już jakieś 10 pytań. Świeżo idę do ciebie. I możesz zdjąć opaskę. Super. Nie! Kłamco i oszusto. Ale tak szczerze, to możesz mieć odsunięte jedno oko przez 30 sekund. Dobra, poczekaj. To jest super. Tylko żeby ci nie uciekło na Maroko. Dobra, 3, 4. O nie, jakie brzydkie. Nie, odsunięte tylko. Co? Tylko odsunięte! Bez malowania, tak? No. A to przepraszam. Dobra, no, ale oszukał, powinien to jakąś karę. Nie trafiłem, zepsułam. No, dobrze to wygląda. Ej, spoko wyszło! Nie no, zaraz wyjdę stąd. Dobra, więc i srebrnego muszę. Które to jest srebrne? Dobra, srebrny, czarny, czerwony. No i pa! Jezus Maria. Co? To chyba do mnie, Bartek. Teraz srebrnym porobię takie z daleka kropeczki. Dobra, tu są spodnie. Ej, czuję jakby mi odbił w prawo plecy. Ja chyba jestem skończony. No, jesteś skończony. Chyba to jest odpowiedni moment na to, żebyś wylosował karteczkę. Bez patrzenia nie mam co zrobić na plecach. Dobra, mordo, możesz skorzystać z jednej dowolnej rzeczy, którą ma do dyspozycji inna osoba. Nie oddam! A mogę od dwóch dziewczyn po jednej rzeczy? Nie, jedną rzecz. Chcę farbę Julity. Dobra, 5 kolorów przed sobą. Jeden, drugi, trzeci. Jeszcze ja mam. Czwarty, piąty, a niech ma. No masz i 6. To wybieram ten. Proszę pani, a czy to dobrze podkreślimy? Dobra. Czy ja mogę utrudnienie? Tak. Nie używam pędzla, proszę państwa, używam paluszków. Dobra. To. Haniulu, możesz poprosić mnie o pomoc w wykonaniu czegoś przez minutę. Zrób mi kanapkę. Ojej, bardzo pędzle. Nie, dobra, a tak serio? Który kolor chcesz wybrać? Źrenice na odpowiednie. Tak kilka źrenic na czarno. Niebieski. Żeby było. Dobra. I teraz zrobię tak, tu mam środek, robię... I teraz tu. Dobra, Świeży, cicho, popatrz, co ja robię teraz. Między tymi dwoma palcami robię cyk. Świeży, ty nawet nie wiesz, co ja robię teraz, chłopie. Jest X, Julita? A, ty też nie widzisz. A, nie mogę się odkleić. Ej, przypał jest.
Bo nie wiem, dzień który to jest mój kolor i nie wiem, czy nie użyłem z przypadkiem innego koloru. Bo szuka... Masz, Haniu, minęła minuta. Dzięki! Ej, jest przypał Fausty! Fausty, przykleiłam się do spodni! No, musisz sobie jakoś pomóc, albo może ułatwienie, albo utrudnienie ci w tym pomoże. O, syna! No zaraz! Jezus! Dobra, Julita, ostatnia rzecz dla ciebie została. Możesz używać tylko lewej ręki. Nie, no teraz! Tak, a przez prawo. Dwie minutki. Dobra, no to lewą robię. Tak, słucham cię, świeży. Bo ja tu postawiłem farbę swoją i tutaj patrzę, że są inne też kolory. Tak. Czy użyłem innego koloru? Tak. Czy jest to brzydsze przez to? Nie. Czy moja... nie muszę poprawiać? O kurde, chyba umazałam buta. Nie wiem gdzie. Znaczy, jak chcesz... Ej, wiecie co? Nie. W tym momencie zakończył się challenge. A ja, proszę państwa, chciałam powiedzieć, że jestem gotowy i wydaje mi się, że nic więcej mógłbym tutaj nie mógł dodać. 3, 4. O matko, skleił się oko! Ej! No może nie jest to jakieś najpiękniejsze, ale jak na to, że miałam zamknięte oczy i farby i moje ręce wyglądają tak, jest całkiem nieźle. 3, 2, 1. Wiesz, nie jest to źle, no krzyże, oczy, wszystko ma znaczenie. To jest cmentarz i oczy. Zostaw mnie! Ej, tu byś jeszcze przydał takie odbite ręce i takie, wiesz, takie, tak, takie rozmazane, czerwone, uciec, no. Ale takie wizje właśnie miałam podczas stworzenia. Dobra, a tył? Tył z krzyżem, elegancko. Świeże, are you ready? Yes. Powiem tak, jestem w szoku, że ta buźka wyszła tak ładnie i że to nie jest zielony, tylko że różowy jest. Imo, 10 na 10. Bardzo mi się podoba przód, jestem w szoku, że tak to wyszło. Kurde! Pamiętajcie, że w tej serii to wy, widzowie, decydujecie o tym, kto wygrywa, a akurat tutaj do wygrania jest 500 zł, także w tym momencie wy tego nie widzicie, ale na moim Instagramie pojawiła się ankieta i za chwilę dowiemy się, kto wygrywa 500 zł. Haniula, dlaczego tu ludzie mieliby zagłosować na twoją koszulkę? Opowiedz coś o tym projekcie. Najlepiej niech nie głosują. Po prostu, ja się boję dotykać tej koszulki, że coś mi opęta. No, tak jak widzicie, po prostu jest tutaj losowość. Nie wiedziałam, jakimi kolorami maluję, wyszło całkiem fajnie. To są takie wesołe spodnie, to co mogę powiedzieć? Do przedszkola idealne będą. Zagłosujcie po to tylko, żeby świeży nie wygrał. Powinienem wygrać, ponieważ moja bluza od przodu wygląda bardzo cool. Nawet wygląda na taką, na którą mógłbym nałożyć. Jak wygram, to ją nałożę na koncert, dlatego macie głosować na mnie, dziękuję. Na moim Instagramie widzowie zadecydowali, że miano najgorszego projektanta na ślepo dobywa Hania! Nie ma mnie tu już, mnie tu już nie ma. A miano najlepszego projektanta na ślepo oraz 500 zł wygrywa...